Gromadzimy się 15 dnia września, by przeżywać w naszej wspólnocie parafialnej dziękczynną mszę za wody tegoroczne, za trud i pracę rolników, za Boże błogosławieństwo i za te plony, których znakiem są te przepiękne wieńce, które tak dzisiaj w tym roku obficie zaowocowały pracą wielu wiosek i kunsztem wielu pań i wielu panów. Bardzo dziękuję za ten znak przywiązania do tradycji, że dożynki jednoczą nas wszystkich w tym wspólnym dziękczynieniu. Bardzo serdecznie witam przede wszystkim starostów dożynkowych, Państwa Bożena i Tomasza Ptaszyńskich, którzy przez moje ręce złożyli ten chleb dożynkowy na ołtarzu przy tabernakulum. Witam serdecznie władze samorządowe różnych szczebli, gminne, starostwa, sejmiku mazowieckiego.
zdarzyło. Na nogach rydło stoją ze zmęczenia. Cichutko drzwi do domu otworzyłem. Dzień dobry, kochanie, to był ostatni raz. Na buty nie poranne, nie warto tracić czas. I po co te nerwy, i po co ten twój gniew? I tak nie zamienisz na innego dnie. A z kranu woda drugi tydzień kapie. I zamiast mowy nosić końcu śmieci, rozsiadłem się wygodnie na kanapie. Przepraszam, kochanie, to był ostatni raz. Na buty niecodzienne nie warto tracić czas. I po co ten nerw, i po co ten twój gniew? I tak nie zamienisz na innego nie. Oczy twoje wtedy takie srogie, a ja bezradnie bronić się próbuję. Podziem, że rację muszę przyznać tobie. Przepraszam, kochanie, to był ostatni raz. Na buty niecodzienne nie warto tracić czas. I po co ten nerwy, i po co ten twój gniew? I tak nie zamienisz na innego nie. Jak życie winuje, czy to, czy to, czy to...